jaki gimbal do telefonu kupić, jaki jest najlepszy stabilizator do kamery sportowej. W tym zestawieniu przedstawimy 5 propozycji wartych uwagi. Dedykowany nowoczesnym smartfonom stabilizator ma w sobie wszystko, co potrzebne do płynnego filmowania z ręki. Wygodny uchwyt na smartfona z możliwością ustawienia tak w poziomie, jak i w pionie. Oraz wyjątkowo wydajne silniki bezszczotkowe, błyskawicznie reagujące na wszelkie wstrząsy. Jakość za rozsądną cenę. Tak mniej więcej brzmiało podsumowanie naszej recenzji Feiyutech Wimble 2. Drugie wcielenie całkiem niezłego Wimble C odchodzi co prawda od jedynej w swoim rodzaju obłej konstrukcji, zastępując je dość powszechnym, bardziej profesjonalnym standardem. Feiyutech 2 może pochwalić się wbudowanym teleskopowym selfie stickiem. Drugie Osmo Mobile naprawia błędy poprzednika. Jest tańsze i to znacznie. Może nagrywać w pionie i ma dużo mocniejszą, tym razem wbudowaną na stałe baterię, która tym razem jest także w stanie ładować smartfona. Pośród dostępnych opcji wymienić można choćby w pełni automatyzowane tworzenie panoram, timelapsów i motion lapsów, a także aktywne śledzenie obiektów. Ten niewielki, ręczny stabilizator do kamery sportowej oferuje całkiem spore możliwości. 3 tryby pracy, pomocny ekranik OLED wyświetlający najważniejsze informacje oraz możliwość sterowania przy pomocy smartfona i zainstalowanej na nim aplikacji mobilnej to nie jedyne zalety tego gimbala. Wystarczy spojrzeć na jego wyjątkowo przemyślaną konstrukcję, w której nic nie zasłania wyświetlacza kamerki. Choć DJI Ronin S to już bardziej zabawka dla profesjonalistów, to nie sposób nie docenić innowacyjności jego konstrukcji. Ten najmniejszy i najtańszy z Roninów posiada niezwykle pomysłowo zaprojektowany system mocowania, który jest w stanie pomieścić nawet pełną klatkę, nie zasłaniając przy tym jej wyświetlacza. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zaprezentowanych produktach, zapraszamy na stronę benchmark.pl. Link do artykułu w opisie.